Witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony LLBK i znamy się ponownie, moi drodzy, w Heroesach. I to była ostatnia tura, którą wtedy zostawiliśmy. Ja bym chciał zobaczyć, co tutaj się będzie działo. Widzę, że przeciwnik się trochę wycofał, co nieco tam widzę, też zebrał dodatkowych surowców. Ciężko powiedzieć tutaj o surowcach, może o ludzkich jednostkach. Nie, może też o ludzkich jednostkach. Trochę na pewno armii sobie zebrał, może tak to nazwijmy. Bardziej bezpośrednio. Czy ja mogę coś tutaj twierdzy kupić? Tak, mogę co nieco. To też chcę zrobić, ponieważ chcę aby po prostu one były w miarę bronione. Bardzo mnie martwi ta twierdza jednak, która jest niestety na razie bez żadnych takich właśnie wspomagaczy, które mógłbym jej tutaj dodać. W sensie żadnej armii w niej nie ma. Natomiast chciałbym zobaczyć powierzchnię. Jak wygląda kwestia powierzchni? Powierzchnia. Tutaj mamy pustą kopalnię. Gdzie są bohaterowie przeciwnika? Tu jest jeden. Tutaj mamy kogo? Tutaj mamy Koroniusa, który jest bardzo słaby, jak na to nie spojrzeć. Tutaj mamy Sauruga, który też ma się malutką armię. Trzeci Uland jest tutaj. Jak się nie mylę, gdzieś jeszcze tutaj powinien być jeden z nich. Tylko pozwólcie, że wejdę w podziemia. Aha, Uland po prostu wrócił. Tak? No to wygląda. Tak, no na to musi tak być, bo nie wydaje mi się, żeby był jeszcze. Znaczy, ktoś jeszcze na pewno był w podziemiach, tylko chyba, że on się ruszył. Nie wydaje mi się, żeby on się ruszył tutaj bardziej do podziemia. Wydaje mi się, że on wyszedł. Tak, chyba się nie mylę. To jeszcze jest jakiś bohater w ogóle? Jak się tylko zastanawiam, patrzę, bo jest jeszcze jakaś pomarańczowa kropka tutaj gdzieś w tej okolicy, ale pewnie obóz. Nie obóz najemników. A, zagajnik, okej, okay. Ale zagajnik mnie w ogóle nie boli. Teraz w takim razie kończymy turę i zobaczymy, co dalej. Tutaj jeden, drugi. Trzeci bohater, gracza pomarańczowego, okej. Okay. Tutaj nam w ogóle w sumie tutaj nic mi tutaj nie zrobi, nie? Nie, on ma tylko magiczną studnię tutaj. Ja ołtarz ofiarny, ale to nam się tak naprawdę. Znaczy jemu się powiedzmy to szczerze nie przyda w żaden sposób. Gdzie są bohaterowie teraz gracza? Tu jest jeden, gdzieś bardziej na południe, w tym miejscu. Który jedzie jakby do tego naszego zamku tutaj. Do Ghostwind. Natomiast drugi był gdzieś tutaj, jak się nie mylę, ale gdzieś mi zniknął. Tutaj pojechał na prawo, to jest Sauruk. I trzeci wjechał do podziemia. Okej, okay. Wszystko mi się zgadza, wiecie. Powoli na razie ogarniam co jak, gdzie i kiedy. Żeby jakby w głowie mi się wszystko poukładało. Natomiast teraz gonimy już tego gracza, tego bohatera gracza, bo to się zaczyna robić właśnie trochę śmieszne. Okej, okay. Pierwszy załatwiony z trzech. Zresztą. No nie myślę, że to bardzo szybko potrwa już teraz, tak? To jest kwestia po prostu jazdy na przeciwnika tak naprawdę. Gdzie on jest? Tutaj jest ten drugi. Staramy się go cały czas gonić w miarę. No i trzeciego tego Ulanda to już na spokojnie mu tam załatwimy. To było ciekawe podejście. Jak on się tutaj znalazł tak szybko? Nie mam pojęcia i nie wiem, czy chcę wiedzieć jakoś bardzo. 170 i im zabiję. Małość. 4. Max. Wiecie co? Ja tutaj się może przejdę na dół. Ponieważ uważam, że zbicie w ten sposób jednostek jest bardzo głupie i bardzo nieodpowiedzialne w ogóle z mojej strony. A to na razie bym zostawił, niech one się tutaj trzymają, te jednostki moje. Szczerze, w Skorpikory bym walił najpierw. Przecież nawet, nie, dobra, zabiłem jedną w końcu. Ponieważ, no mimo wszystko są to jednostki, które mi tutaj siedzą w zamku i one mogą być problematyczne dla nas na samym początku szczególnie. Teraz bym tutaj obstawił trochę bardziej, jeszcze też wejście samo w sobie. Skorpikora jeszcze jedna padła, super. Myślę, że damy radę to wygrać raczej spokojnie. Pięknie, załatwiona. I jaki mamy teraz atak? Teraz mamy atak Pegazami do 85. Nie, ja bym został. Czemu ja bym tu został? Cholera, zespił sobie jednostki dodatkowe. To boli. Czy atak w ten sposób będzie mądry? Nie będzie on mądry, absolutnie nie będzie on mądry. To jest najgłupsze, co mogłem zrobić. Ale uważam, że to było w miarę sensowne pod tym względem, że dzięki temu będę w stanie właśnie załatwić większość harpii. Jeszcze dodatkowo centaurom, przepraszam, się oberwało. W międzyczasie. Nie spodziewałem się niczego innego absolutnie tutaj po tym ataku. Czy te stwory, z czym one są? To są żywiołaki wody. Zastanawiam się, czy one mogą strzelać, ale nie wydaje mi się. Mają chyba tylko obrażenia na atak, nie mają strzałów. Podlecę tam smokami, spróbuję załatwić tych obserwatorów, natomiast tutaj poczekam. Niestety oberwało mi się znowu po jednostkach. Dobijemy harpię, to nie jest problem żaden dla mnie, chociaż tych harpii tutaj chyba nie dobiłem, znaczy tej jednej harpii tutaj nie dobiłem za bardzo. Okej, okay, kończymy to w takim razie. Wiecie, ja na razie staram się trzymać murów tutaj w środku. Aha, i to jest właśnie to, o czym mówiłem. To mnie będzie martwiło teraz. Bo w tym momencie piekielnych troglodytów zostało 160 i ja jeszcze nic nie zrobiłem z tym. Znaczy jeszcze ich nie załatwiłem.
To jest jedyna jednostka, która mnie trochę martwiła z tych wszystkich, ale w takim razie zrobimy tak i w tym momencie jesteśmy za murami, w większości co prawda, ale znaczy w większości. Nadal mogą nas ci obserwatorzy trafić, ale powiedzmy, że jesteśmy zdecydowanie w lepszej sytuacji niż byliśmy wcześniej. 88 jeszcze jednostek piekielnych troglodytów, 32 żywiołaki wody, przepraszam. Ile one mają wytrzymałości? 30. Patrz na to, że te mają 6, to wcale mnie to nie cieszy, tak jak mamy dwa takie wielkie jeszcze. To było bardzo głupie z mojej strony. Właśnie sobie zabiłem prawdopodobnie centaury. To mamy dwie jeszcze tak duże jednostki. Co wiem, czy to tak stukało. Nieważne. Wybaczcie. Tak to jest właśnie, jak się za dużo myśli. W sensie, pewnie coś tam w mieszkaniu ktoś przechodził, czy coś tego typu. Teraz mamy znowu smoki. I smoki myślę, że dobrze było, żeby poszły tutaj na obserwatorów pojechały. Zobaczmy, 34 troglodytów piekielnych, 28 jeszcze sztuk zostało. Niedobrze, i to mnie martwi, jeszcze bardziej nawet. 18. Wiecie, dlaczego mnie to martwi? Dlatego, że mimo wszystko mamy tylko te krasnoludy. To jest wszystko, co w tym momencie nam zostało. Niedobrze, to jest bardzo niedobrze. Ja myślałem, że jeszcze z ich pokonam. Ale te żywioki ognia, znaczy no, może gdyby nie te żywioki, przepraszam, nie ognia, tylko wody. To byłoby to, może by nam się to nawet udało. Ale zobaczcie, to, że on zespił tą jedną jednostkę, spowodowało, iż w tym momencie przegraliśmy to jedno miasto. Niedobrze. Nie cieszy mnie to naprawdę zupełnie. 4 tury tam praktycznie będą się jechać. No cóż, bywa. Cholerka. Liczę na to, że on ma słaby tylko i wyłącznie słabych tych... Jak on się w ogóle tutaj teleportuje tak szybko? To mnie ciekawi. Że on się cały czas teleportuje w jakiś sposób. Tylko czy on ma czar, czy on ma artefakt? Może czar. Kto wie. Mamy gundule. Tutaj mamy Sauruga. I gdzieś tu powinien być jeszcze jeden bohater jego. W tej okolicy. A szczerze mówiąc, go nie widzę zupełnie. Nie wiem, jestem ślepy totalnie chyba już. Ja to przez to, bo się po prostu irytuje niepotrzebnie, bo chciałem to zakończyć. To już powinno być skończone w tym momencie. To cała tej zabawa. Okej, okay, drugi. Co jest tam z trzecim bohaterem? Wygląda jakby zniknął. Dobra, nie wiem, nie mam pojęcia, wybaczcie mi to. Patrzę tylko na godzinę. To jest jakiś czas, ponieważ za chwilę ktoś przyjdzie, ktoś ważny i niestety będę musiał chwilowo albo przerwać, albo po prostu zrobić się z nagraniem trochę prędzej. Powiedzmy sobie szczerze. Czy ja tutaj naprawdę nie zaśpiłem, nie wykupiłem wszystkich jednostek dostępnych? Wydaje mi się, że wykupiłem. No tak, nie widzę bohatera przeciwnika, więc ten bohater gdzieś musiał iść, tak? Dobra, ale to po prostu załatwimy na standardowy sposób, czyli wybiłem po prostu mu wszystkie jednostki. Najłatwiejszą, najbardziej banalną taktyką. 29 arcyliszy. Nie, wydaje mi się, że tutaj był bohater. Tutaj jest ten bohater. Jasny gwint, ja jestem aż tak ślepy. Nie spodziewałbym się tego wcale, że jestem aż tak, naprawdę tak jak powiedziałem, ślepy. To jest już ślepota jakaś. Chwila, to jest Uland w ogóle, co tutaj Uland robi? Przed chwilą to był w ogóle inny bohater. O Jezu, przepraszam, ja dostałem laga mózgu trochę już teraz, totalnego. Na razie mi tutaj zablokował trzy oddziały liszy, ale zaraz się pozbędziemy tej blokady. Myk i harpie ostatnie. Dobra, udało się. 37 straconych i pewnie... Ojej, ale poszło. Poszło artefaktów. Dobrze, mógł się wycofać. To byłoby dla niego dużo lepsze. Ja natomiast chcę teraz przejść do tego miasta, które jest tutaj, ponieważ tutaj już jedzie kolejny bohater. I to mnie absolutnie nie cieszy, to mnie wręcz bardzo martwi. Mamy 104k pieniędzy, więc chętnie bym tutaj porekrutował, co się da dla tych bohaterów naszych. Niektórych, no i oczywiście też w miastach, w których jeszcze nie mamy nic zrekrutowane, również tą rekrutację przeprowadził. Powiem wam szczerze, że w chwili obecnej, jak on ma tak mało jednostek, w sensie nie jednostek, tylko no w sumie jednostek też, ale bohaterów ma tak mało miast, to możemy spokojnie, myślę, że zrekrutować kolejnego bohatera i tym oto bohaterem wjechać mu tutaj jest jedno miasto, tak, i to jeszcze na tak puste, wjechać mu po prostu na to miasto, ponieważ to jest jedno z dwóch, które mu pozostało, to jest jedno, tutaj mamy drugie, no i trzecie może będzie miał w podziemiu. Ja natomiast teraz do podziemia się na pewno udam w 3 tury aż. Długo nam to zajmie. Okej, nie, wyszedł z tego podziemia. Okej, to nawet lepiej dla nas. Okej, moi drodzy, wybaczcie mi drobną przerwę, ale po prostu ktoś zapukał do mojego pokoju. Chodziło po prostu o zepsuty boiler.
No i już jesteśmy z powrotem. Gdzie jest ten bohater, którego przed chwilą tutaj mieliśmy? O, gdzieś tutaj był, jestem tego pewien niemalże. Chwilę temu do niego widziałem. I znowu się gdzieś zgubił. Kurde, no to jest właśnie mój problem, że ja nigdy nie widzę gdzie są bohaterowie. I to jest też problem tej wersji HD, że ona jest tak znani nadźgane wszystkiego, że ja w ogóle nie widzę bohaterów. No cóż, bywa. Tymczasem jednakże udajemy się tutaj. W ogóle, czemu to jest czerwona brama cały czas? Że czerwony bohater już nie istnieje teoretycznie. Teoretycznie. Na przykład tutaj brama się, prawda, zmieniła na szarą. A to są cały czas rzeczy czerwonego... Czerwonego gracza. A ja jestem rzecz czerwony... Jezu Maria. Nie, przepraszam, lag mózgu, znowu. Myślałem, że jestem niebieski. Czemu ja pomyślałem, że jestem niebieski? Czemu... Nie, tak, zdecydowanie choroba mnie rozkłada, bo jak można usłyszeć, jestem jeszcze cały czas chory. Tutaj jest ten gość, okej. Jeżeli szukałem tej przeklętej ziemi tutaj i nie mogłem jej znaleźć. Tylko pytanie, bo on chce chyba się dostać, właśnie, on chce się tutaj dostać do garnizonu. Jeżeli nie do garnizonu, tylko do mojego ghost... Ghostwind, tak? Ghostwind? Ghostwind. Okej. Niech spróbuję, nie ma problemu. Bardzo szybko go pokonam prawdopodobnie, dzięki temu. Że będzie chciał się właśnie tam udać i już widzi, że nie ma szans chyba. Więc dziękuję. Znaczy, myślę, że z taką armią to... Nie no, puste miasto by zajął, ale... Ale no... To tyle, tak naprawdę. W sensie... Nie zrobiłbym sobie żadnych jednostek, bo ja tam następnego dnia już bym był. Jestem tego niemalże pewien. I teraz, jako że żeśmy to już zrobili, udajemy się na północ. Na północ do jednego i drugiego zamku. W sensie tutaj... Ohohoho, nie jest tak dobrze, jak myślałem. Dobrze. Bardzo mnie to nie cieszy. Myślałem się, że ten zamek będzie pusty, a to się okazuje, że chyba znalazł się jeden z bohaterów, których szukałem przez tyle czasu teraz. Ale okej, niech on wychodzi powoli. Ja szczerze zastanawiam się, gdzie atakować. Myślę, że na Skorpikory. Skorpikory, bo jesteśmy w stanie dzięki temu zabić to w dużym stopniu. Bardzo mocno on wychodzi, co jest głupie moim zdaniem. Bardzo nawet głupie. Harpy oczywiście również chce zniszczyć jak najszybciej, ponieważ no one tak jakby są jednostkami zasięgowymi, które nam bardzo dużo mogą tutaj problemu stworzyć. Troglodyci tam już się bawią ostro, widzę. Też będą powoli wychodzili. Okej, na razie obrywają szkiety, to mnie bardzo cieszy. Katapulta. A walimy w bramę główną, gdzieś tutaj, halo? Gdzieś mogę tutaj bić? O, super. Zresztą nie wa... O, trafiliśmy w bramę główną jednak. No patrzcie, to jest szczęście, nie? Okej. Trzy skorpikory. Myślę, że sobie tam poradzą te moje smoki. Ja natomiast tutaj spróbuję zaatakować troglodytów tymi czarnymi rycerzami, skoro już są tam. Niech oni tam wjadą. Zniszcie te harpie. Bo one się tutaj przyniosły aż. One nie zaatakowały i nie wróciły, tylko rzeczywiście się przyniosły. Ciekawe. Się przeszły tutaj aż, do tych liszy. Przecież liszów. Liszy chyba się mówi. Cały czas kurczę. Znowu zapomniałem sprawdzić, jak się to wymawia. W sensie teoretycznie, bo... Oficjalnie nie mam pojęcia, tak jak powiedziałem, nie jestem językoznawcą. Okej, skorpikory załatwione, więc pozostaje tylko ci dwaj tutaj. O, i to było głupie. Mogłem tym czarnym rycerzem, czy to jest już upiorny rycerz? Upiorny rycerz. Tym upiornym rycerzem mogłem już tam tak naprawdę wejść do zamku i tam wszystko pozałatwiać. A przynajmniej w dużym stopniu, a tak to mamy dodatkową turę, tylko straconą niepotrzebnie trochę. Do mojej własnej winy zresztą. Też nie, okej, nie załatwimy mi tego i tak. W jedną turę, ale to już będzie koniec. Czyli udało nam się zniszczyć kolejne miasto. Czyli tak naprawdę wygrać już tak naprawdę ten... No tak, znowu powtórzenie w jednym zdaniu. Wygrać tak naprawdę tą misję nareszcie. Mogłem sobie zaatakować za obserwatorów, to by było mądrzejsze. No ale cóż, myślę, że to jest tak już przesądzone, co tutaj się stało w tym momencie. Jeszcze nie, oczywiście jeszcze jedną turę. Jak żeby inaczej, rybki logicznie myślący, prawda? Bardzo w cudzysłowie oczywiście. Co mam z tym oczywiście, za dużo go używam. Zdecydowanie za dużo myślący i właśnie kończy się to tak, że potem mistycyzm, a nie, podziękuję. No się to właśnie tak kończy, że he, to tam ja przecież wygrałem i potem stracę 20 jednostek dodatkowo przez własną głupotę. Tak, troglodyta, populacja zwiększa się, to coś akurat dla naszego przeciwnika w sumie. Miał się to przydawić, to zakończył już kolejkę i jest kolejny przeciwnik, już tam jedzie. A nie sądzę, aby dużo nam to zrobiło. Tak szczerze, całkowicie. 145. Czy mogę coś z nimi zrobić? Myślę, że zaatakuję tutaj przede wszystkim, bo chcę wybić te wszystkie jednostki. Też myślę, że nieważne gdzie uderzę i którą jednostką bym nie uderzył już teraz, to wszystkie jednostki przeciwnika padają, bo oni są już w takiej sytuacji, że nie mają z nami szans, absolutnie.
Ja ten odcinek będę miał podzielony na dwa filmy. Nie mogę zapomnieć o tym, żeby go przyszłorek, wiecie, jakbym go zrenderował jako dwa osobne filmy, to byłby trochę przypał. Więc muszę sobie to pewnie opisać. Muszę zapamiętać po prostu, bo z randomowo do mnie ktoś przyszedł i wiecie, ja po prostu myślałem, że to ktoś inny zupełnie i wyłączyłem nagrywanie właśnie do tego. Bo myślałem, że to po prostu bardzo długo by mi zajęło, a nie chciałbym, żeby mi się wszystko nagrywało, co tutaj jest, nie? W sensie, nie chodzi mi o to, że dźwięk czy coś, tylko ogółem, bo to jest przestrzeń dyskowa, tak? I potem to przecinać, mimo wszystko będzie zajmowało mi tak długo tą przestrzeń dyskową, jak długo ja będę poza możliwością edycji. A niestety edytować filmy będę prawdopodobnie w tygodniu, więc jeszcze trochę do tego czasu minie. A już w tym momencie mam dosyć dużo dysku zapchanego. Czy to filmami, które są do przesłania, czy to już filmami, które zostały przesłane. Zaklęty pierścień, super i pomarańczowy gracz został pokonany, wygraliśmy, nareszcie. Wszyscy wrogowie zostali pokonani. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem znowu nazwy odcinka. I książę Alaris, bądź też Alaris. W końcu nadszedł ten czas. Wspaniały zresztą. Co tutaj możemy zrobić? Możemy dostać Cytadelę jako premię i szczerze mówiąc, to mnie chyba najbardziej jara. Zacznijmy. Tak czy inaczej, no po prostu mam bardzo dużo filmów już nagranych, które muszę zrenderować i potem wrzucić, więc sami rozumiecie. Ja akurat nagrywam głównie w weekendy i teraz mam weekend, akurat początek jego, więc... No... Jest taka, nie inna sytuacja z kwestią. Znaczy wiecie, teraz czytam to, co jest napisane. Okej, kłócą się o taktykę, okej. Wkrótce książę Alaris, będziesz Alaris, znajdzie się pomiędzy martwymi. Przygotowania do zadania ostatecznego ciosu przebiegają pomyślnie. Inaas nie zgadza się co prawda z twoją taktyką, ale wiesz, że jego taktyka prowadzi was na pewną śmierć. Ten głupiec cierpi na urojenie, że jest geniuszem taktyki. Wkrótce przekona się, że nie przetrwa bez twojego wsparcia. Okej, okay. Bo Inaas nadal z nami jest. Myślałem, że on szczerze mówiąc odszedł już. Ale w takim wypadku niech Inaas tutaj... Zajęczy, czy ja muszę go trzymać przy życiu. Okej. Sandra tylko musi przeżyć. Spoko. Mam to gdzieś. Co jest stanie z Finaasem w takim razie. Teraz nie będę musiał go przynajmniej pilnować aż tak bardzo. No tak czy tak, wracając do tego co mówiłem, to po prostu wiecie, przestrzeń dyskowa jest skończona. Ja mam dysk 1 tera, a ja mam go na i filmy zrenderowane, i filmy do renderu, więc mam podzielone to pół na pół, tak? A co za tym idzie, no jakby wiadomo, że filmy niezrenderowane zajmują trochę więcej. Na filmy renderowane niestety zajmują... siedzą na dysku dłużej. I problem jest w tym, że czasem nie zdążę na przykład właśnie wyrenderować czegoś i potem mi to zajmuje na przykład tydzień kolejny na dysku mi to siedzi. Dlaczego aż tydzień? No bo jakby no filmy pojawiają się co 4 dni, tak? Z każdego gameplayu. I to jest takie, że no... Okej, okay, może sobie coś siedzieć tydzień na przykład na dysku, bo nie wiem, bo nagrywam dla przykładu, nagrywam 2 odcinki w ciągu tygodnia. I to jest lekko ponad tydzień, to jest 8 dni. I to może sobie siedzieć właśnie dodatkowo. Na przykład jeśli nagram tego więcej w danym tygodniu, bo nie wiem, mam więcej czasu. Nie wiem, czy do końca wiecie, o co mi chodzi. Niedobrze, nie cieszy mnie to, co teraz zrobiłem, bo tutaj to było głupie bardzo. Para śmierci. Okej, całkiem nieźle poszło. Ja bym się na razie, wiecie, na razie wyczekuję z tym wszystkim. Nie rzucam się dalej do przodu, bo uważam, że nie ma po prostu sensu. Jeszcze raz fala śmierci. Niestety trafię tylko w jednego, ale pozostałych mnie nie zrobiło to żadnego wrażenia. Okej, ale jest na razie dobrze. 46, jestem w stanie im zabić dwóch nawet. Pięknie. No i chyba nam się uda z niewielkimi stratami to wszystko przejść. Tylko dwa szkielety stracone. A przeciwnik straciła 17 krasnoludów, więc jest to super. Dla mnie. Co więcej, rozbudujmy tutaj coś. Jak będzie zamek, rozbudujmy zamek, bo nam się na pewno przyda jak największa ilość rekrutacji na początek. Chociaż też oczywiście gold. Gold jest dla nas ważny. Zbierzmy tutaj drewno i jedźmy już od razu na północ. Ci kusznicy no na razie mnie nie zadowalają, bo ja nie mam żadnego lisza, nic tego typu. Więc trzeba ich jak najszybciej się również zdobyć. Sporo żywieńców, ja tutaj chyba nie mam żadnej dyplomacji na nim, co? Na razie masz dyplomacji, nie masz dyplomacji. No właśnie. A przynajmniej więcej gold dostajemy dzięki Finaasowi. Ma finanse na nasze kochane. Czy nie finanse, ale... czy to się nazywało finanse, czy też nie finanse, czekajcie. Nie, finanse, rzeczywiście. Zostajemy 250 dodatkowo dziennie, czy tygodniowo? Chyba dziennie, nie? Dziennie, no to było dziwne, jakby to było tygodniowo, to... Zastanawiałbym się, czy to potrzebnie w ogóle brałem wtedy. Wybaczcie, ja tak jak mówię, moje garło nie jest 100% sprawne, dlatego też
co jakiś czas właśnie tak dziwnie się zacinam i tak dalej. Bo próbuję, wiecie, nie kaszleć po prostu do mikrofonu. A to było jeszcze głupsze niż to wszystko, co zrobiłem wcześniej. Co więcej mogę jeszcze dodać? O kurde. Okej, okay, fala śmierci tutaj zadziałała aż na to dobrze. Nie spodziewałbym się tego. Dodać mogę tylko tyle. I jestem ciekaw rzeczywiście, czy jak to będzie potem dalej i jak zakończy się to wszystko. Czy finał nas straci, czy coś tego typu. Jestem ciekaw. To się wiecie, po wszystkim już tak jakby, po całej kampanii. I naprawdę przepraszam, że tamta misja aż tyle trwała, ale to nie jest do końca uzależnione ode mnie. Znaczy było to uzależnione ode mnie, bo ja po prostu spieprzyłem trochę wcześniej. Dałem się nafarmić przeciwnikowi, no i wyszło to, co wyszło. Idę zabrać tę siarkę, to są gryfy i to jest grupa. Nie, na razie podziękuję. Na razie spróbuję pojechać jeszcze na północ, wiecie, pozbierać po prostu jakieś pierdoły, które tutaj są. Sporo czarodziei. Nie wiem, czyją jednostką są w ogóle czarodzieje? Nie wydaje mi się, żebym ich wcześniej widział. Byli kapłani, byli mnisi, ale czarodziejów to po raz pierwszy widzę. Całą ciemność, czy mi się przyda, raczej nie. Ulepszony dwór, trzebuje, właśnie. Chyba jeszcze nekromatronu nie zrobiłem, nie wiem. Ale na pewno gigiamagów nam się przyda i chętnie ją rozbuduję jako jedną z pierwszych rzeczy tutaj. Przydałoby się też, żebym jeszcze liszę chociaż w tym tygodniu zaczął budować. O, i już tam jakiś bohater przeciwnika się ruszył. O, niedobrze. Oj, bardzo niedobrze. Za szybko chyba wyjechałem tutaj z tym wszystkim. Ponieważ w chwili obecnej jest finans, no jest delikatnie mówiąc uziemiony. I on... To jest jedyne, co może, to uciekać stąd. Jak najszybciej. Są grupa kolejna, cholerka. Spowolnienie, pergamin z zaklęciem. Świetnie, nie przyda nam się na nic absolutnie. Spowolnienie. Dobra, spróbujmy tutaj stanąć, zobaczymy, co zrobi przeciwnik. Pewnie go zaatakuje, co? Nie, o dziwo nie, na szczęście się wycofał. Pewnie atakuje natomiast już kolejny. Jezus Maria, dobra, nieważne, ja stąd spadam. Co tutaj się w ogóle dzieje? Nie, ja zaraz przegram tą misję i to będzie niefajne bardzo. Będzie trzeba to powtarzać wszystko od nowa. A to jest w ogóle bardzo mała mapa, tak mi się wydaje. Znaczy, nie jest to mała mapa, ale to jest chyba... No może być ta SK, tak? Moim zdaniem to może być max SK. Tyle. Znaczy, chociaż nie wydaje mi się, że to jest SK, to jest może... Nie, a MK to też nie jest. Czyli musi być to SK? O. Nie, może MK. Tylko, że tamta była teoretycznie MK-ą. Chyba, że ja się mylę coś. Chyba nieważne, mniejsza o to. Teraz zacząłem się... Bawić w myślenia, to nigdy dobrze nie wychodzi w moim wypadku, szczególnie jak gram w Heroesy. Bo jak zaczynam myśleć, to oczywiście wszystko idzie walić. Więc najlepiej grać na pałę, jak to gram zazwyczaj. Tak, a potem udawaj lipki, że coś o Heroesach, wiesz, No, ale po prostu bardzo tutaj mamy, jakby, co mi się bardzo nie podoba, to, że mamy bardzo takie, jakby jesteśmy ściśnięci tutaj tym wszystkim. I martwię się, bo to już mamy praktycznie zaraz przeciwnika, to ja mamy zaraz przeciwnika. W ogóle kto nas atakuje, że jest nekromantą tutaj? Alarais jest nekromantą też? Nie pamiętam, czy nie pamiętam naprawdę fabularnie, czy on był nekromantą? Jeśli tak, to dziwnie. Gildię magów na pewno wrzucamy na wyższy poziom, bo będzie nam potrzebna do potem zrobienia stworzenia arcyliszy. Przecież arcyliszów. Najpierw zaczynamy od fali śmierci. O, okej, okay. I fala śmierci wszystko załatwia. W ogóle ile mamy punktów many, cokolwiek? Informacja jakaś? Dałoby mi się, no ale nie widzę szczerze mówiąc tego. Mogę sobie te buty dać temu, finansowi. Też by mu się przydały. Zdolność czarodziejstwa na poziom, dobra, ale... A, w ogóle tutaj mamy też element... To my służymy? Czekajcie, my służymy finansowi? Naprawdę? To dobrze wiedzieć. O. Interesujące. Ja nie widziałem, że tutaj mamy część lore. A tutaj mamy, że połączył swe siły, więc nie tyle służy, czyli oni są... Znaczy to tak jakby moim zdaniem, że tutaj opisanie, że on służy, że Sandro służy, jest bardzo źle powiedziane. No oczywiście talent taktyczny, tak? To mnie zawsze będzie bawiło. Z tym talentem taktycznym, że on się naprawdę uważa za nie wiadomo jakiego taktyka. Pole minowe, ha. Dobrze wiedzieć, że jest taka w ogóle umiejętność tutaj, w sensie taki czar. Zbierzmy to, zbierzmy kociołek panoramiksa i jeszcze wróćmy po... znaczy oczywiście to jest tęć, tak jak sobie śmieszkuję. I trochę złota. Myślę, że nam się to przyda, bo tym bardziej, że niedługo się zaczyna kolejny tydzień. A już tutaj widzę, że są co najmniej dwa zamki nekromanckie. Tutaj mamy jeden na południu w tym miejscu. A drugi mamy gdzieś, prawdopodobnie, wydaje mi się, iż on będzie gdzieś tutaj. Ponieważ patrzę na to, jak się mgła układa,
Mogę stwierdzić, że gdzieś tutaj będzie nekromatron. Przepraszam, całun ciemności w tym miejscu, gdzieś około. Tak więc, póki zbieramy armię, to zbieramy armię, ale... Zaraz to będzie trzeba wyruszyć w końcu. Dopiero trzeci dzień mamy? Albo to już drugi tydzień. Albo zebrałem przed chwilą przecież armię, Jezus Maria, ja się już w ogóle gubię w tym wszystkim, co ja robię. Przepraszam najmocniej. Ciekawe w pochu, tak chcę ich zaatakować, no co ja się będę w ogóle? Chyba, że to będzie głupi pomysł, no. Nie no, nie będzie to najmądrzejsze, ale na pewno dam sobie z nimi radę, no zobaczcie ile oni stają, tak, jakby. To będzie chwila i będzie po całym oddziale. No, dziękuję. Zostały już tylko trzy jednostki, a ja z tego będę miał, prawda, zawsze lisze dodatkowe, więc to jest absolutnie mus, że ja ich będę atakował. 10, 1 trzecią dostaję. Przydałoby się tak w takim razie... A, nie, nekromatron już zrobiłem, tak? Zbudowałem. Oko. Dostaję 1/3 dlaczego? Dlatego? Nie, chcę tego zniszczyć. Tylko 30% jest skrzeszanych jako szkielety. Czyli mogę mieć maksymalnie 30%, czyli tak naprawdę nekromancja u niego nie działa do końca. Czyli to się nie sumuje, ale jakby się sumowało, to by było zbyt OP. A w tym momencie mamy pokazane, że dosłownie wprost, że no tak jakby to nie działa. No tak, no to nie działa. Sporo tych czarodziei, no to mnie martwi i ja nie chcę się na razie bić tym gościem, tym Inasem, bo on jest po prostu za słaby na to. A jeszcze tutaj do nas ktoś czepia. Ja nie wiem, czy chcę z nim walczyć, czekajcie, więc co? Podjedziemy tutaj troszkę, jeszcze jedną kratkę, no właśnie. Spadamy stąd w takim razie od razu, jak tego go widzimy. Myślę, że Sandra na razie spokojnie może tutaj jechać do przodu. To są lisze, tak? Arcylisze nawet. Jest tylko ich kilka, to spoko. Ale ała, to zaboli, to zaboli. To zaboli niestety. Cholerka, się zrobiłem? Czekajcie, może użyjmy chociaż pioruna czy coś. A na przykład będzie mi nie działają zaklęcia. No i straciłem głupio teraz dodatkowe 5 jednostek. Boli, szkoda. Szkoda, bo niepotrzebnie. Bardzo niepotrzebnie nawet, zwłoki. Jakieś tam zwłoki zwykłe. Tutaj mamy w ogóle purpurowy namiot klucznika, który jest strzelony przez brązowego strażnika. Tak więc, trzeba będzie wyznać brązowego, tylko pewnie będzie gdzieś nie wiadomo gdzie. Nie on życie. Mauzoleum, co tutaj mam? Czego mi brakuje? Siarki mi brakuje, bo nie mam w ogóle siarki. A tutaj czego mi brakuje? Teraz tutaj mi brakuje kamienia. Okej. Całą ciemność w takim razie zdecydowanie zbudujmy, bo nam się przyda, patrząc na to, jak się komputer tutaj zapuszcza ostro. A co jest najlepsze, to mi tutaj połowę rzeczy odblokowuje, więc wiecie, bawi mnie to trochę. Grupa przeciwników Gryfy Królewskiej. Wiecie co? Nie, na razie może finansowo tutaj odłożę, bo... Widzę, że chłopak się tutaj tylko namęczy niepotrzebnie i będzie się bał cały czas, co się tutaj dzieje. Mamy dwa dodatkowe kamienie na dzień. I co to jest? Wewnątrz nie wygląda, że było właśnie dużo jednostek. Czy on... Czyżby on zebrał wszystkie swoje najważniejsze jednostki tam w tą jedną kupę? Trochę głupie, moim zdaniem. W sensie tamtym bohaterem, tak jakby, że ten bohater jeden jest tak jakby jego... absolutnym wszystkim, co on ma, tak? O to mi chodzi. Okej, okay. W następnej turze to kończymy praktycznie, w sensie w tej turze już prawdopodobnie kończymy to wszystko. Chociaż nie wiem, czy na pewno. Patrzmy na to, no bo właśnie, został nam jeszcze zombie. I on dał im dosyć spore możliwości, ponieważ zabili nam pozostałe szkielety. Teraz i tak kończymy w sumie. 51 jednostek straconych. Aż 51 jednostek. Ale co tu jest, panie? Ja tutaj wchodzę zaraz, ty Sandro. Widzę, że ten zamek był tak słabo broniony. To była taka głupota w tym momencie ze strony przeciwnika. Tylko boję się, że właśnie on nam zaraz tutaj wjedzie. Czy coś. I będzie zaraz po wszystkim. Ale zdecydowanie chcę poczekać na następny tydzień, bo jakby Finas... Panie, on tutaj stoi, ale ja chcę na pewno w tamtym mieście zaraz coś jeszcze ogarnąć. Klitarg, jak najbardziej. Tutaj mamy w ogóle kapitol, mamy wszystko rozwinięte. Czemu ten zamek był tak słabo broniony? Niech mi to ktoś wytłumaczy. Absolutnie nie mam zamiaru się ruszyć już stąd. Teraz odpocznę ten jeden dzień jeszcze. Znaczy te dwa dni dokładnie mówiąc. Tutaj sobie jeździ przeciwnik, a ja... Ja tak naprawdę, no... A, spacją się w ogóle wyjmuję i daję tego. Muszę wiedzieć, tego bohatera. Ja tutaj sobie na spokojnie na razie wszystko porekrutuję, wiecie, i pobuduję. A... To, co się będzie działo w tamtym zamku, to już będzie w ogóle inna sprawa. W ogóle sobie stwórzmy arcylisze tylko i wyłącznie. Zostawmy tutaj w ogóle część tych jednostek, tak? Które nam nie będą potrzebne, chociaż nie wiem, czy będzie to najmądrzejsze. Nie, może na razie weźmy tego Sandro tam, no bo nie mamy za bardzo innej możliwości. Czekajmy jeszcze jedną kolejkę, bo teraz będziemy mieli otwartą rekrutację i zaraz się to zacznie wszystko. Tak, dziedzinie jaszczurki, super. No bo jeśli, że jak nam tutaj wjedzie, to już nie będzie tak ciekawie, nie będzie. Będziemy jak tydzień jaszczurki, będziemy jak jaszczurka z podwiniętym ogonem latać. Albo zostawimy ogon i będziemy musieli wyhodować nowy. Znaczy oczywiście tutaj mówię pół żartem, pół serio, tak? To wszystko. Pamiętajcie o tym. No ale nie będzie to zdecydowanie przyjemne.
ani łatwe do odbicia potem. Natomiast no tutaj zobaczcie, co to jest, no taki zamek niechroniony w ogóle, no. Aż boli jak się na to patrzy, dobra, ale my też teraz nie mamy jednostek, bo nam się kasa skończyła. Niedobrze. Że czekam na to, tak, bo tutaj jakby mamy jakąś kopalnię złota, nie no, czyli dostajemy tylko tyle co z kapitolu i tego, dobra, ale to i tak nam wystarczy, no dosyć sporo. Powinniśmy właśnie mieć zaraz smoka jakiegoś. Patrzę na ilość arcyliszy. To jest dosyć zadowalające, tylko że patrząc na to, ile on ma z drugiej strony, to w sumie możemy na Nagasha już jechać. Możemy go już zniszczyć zaraz. Się zniszczyć, zaatakować. O właśnie, jeszcze to jest w ogóle kopalnia złota. Też warto w to zajrzeć. W ogóle, czy on jest bez zamku? Czy on jest teraz, czy to był jedyny jego zamek? Nie wydaje mi się, nie powinno tak być. Z drugiej strony, kto wie. Tam jest w ogóle jeszcze jego kopalnia, też ją warto będzie zająć. Bo jeśli to był jedyny jego zamek, to on powinien zaraz się tutaj próbować rzucać. Patrzę na jego armię, z tą armią jest w stanie wygrać, która znajduje się w naszym głównym mieście, teoretycznie głównym mieście, tak? Bo tak jakby patrząc na to można pomyśleć, że to jest nasze główne miasto, Sanctum. Natomiast rzeczywiście to Hauntswind jest naszym... O, Hauntswind? Hauntswind? Hauntswind. Jest naszym głównym miastem w praktyce. I to właśnie tutaj teoretycznie, no, możemy się go spodziewać, moim zdaniem. Oho, i zaatakował. Zresztą tym razem innym bohaterem. Zdecydowanie mocniejszym przede wszystkim, co mnie martwi. To dosyć znacznie. Bo tutaj mamy smoka, który nam wjechał praktycznie od razu na nasze... Na dwa smoki, które nam wjechały od razu na nasz zamek. Dobrze, że zebrałem ile mogłem przynajmniej tym Sandro wtedy. A tak jak widać, no to nie jest jedyny jasno-niebieski gracz, tak? Ten jasno-niebieski się tutaj rozciąga. No niestety, ale chyba wygrać tego nie wygramy. Co no, trochę martwi, tak? Bo szkoda trochę, bardzo nawet szkoda bym powiedział. Bo był fajny zamek, który było łatwo odbić, prawda, wcześniej. A teraz w takim razie, wiecie co, pojedziemy na tego gościa, w sensie na tego przeciwnika tutaj naszego. Który znajduje się tutaj, ponieważ chciałbym go załatwić mimo wszystko. Patrzę na jego armię, myślę, że damy sobie radę na razie z nim. I dzięki temu też trochę liszy zdobędziemy. Liszy, samych liszy na razie, ponieważ arcyliszy oczywiście są jeszcze poza naszym zasięgiem. Czego nam tutaj brakuje? Cały czas siarki, tak? Okej, nie mamy... Siarka jest tutaj, to zaraz ją zdobędziemy też na pewno. Po swojemu... zjawy nie, ale wampirzych lordów myślę, że mogę nam się przydać wampirzy lordowie. Zamiast zwykłych wampirów. Ponieważ mimo wszystko są oni dosyć mocno, tak jakby no, są lepsi, prawda, mogą zabierać życie. Tylko nie wiem, czy na tej mapie akurat będzie to miało sens. Patrzę na to, że walczymy z nieumarłymi. Dobra, moi drodzy, bo przedłużyłem już zdecydowanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, że możecie zostawić suba, dać łapkę, wpaść na naszego Discorda, albo wrzucić donate'em. Chociaż szczerze mówiąc, najbardziej zapraszam was na naszego Discorda. No ja się z wami żegnam. W końcu zakończyliśmy tą niesamowicie długą misję, w sensie mówię o poprzedniej. Zaczęliśmy jakąś nową, która powoli, na samym początku, zaczyna się dosyć ciekawie, bo myślę, że to może być ciężkie dosyć, aby uratować się tutaj, obronić ten zamek przed tym przeciwnikiem, którego mamy przeciwko sobie. Jakkolwiek to śmiesznie nie brzmi, patrząc na powtórzenia i synonimy, które tutaj użyłem. A więc jeszcze raz żegnam się z wami, do zobaczenia i na razie.